Dzień dobry, witam Państwa we wtorek 11 maja. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości dla niesłyszących. We wtorek przy ulicy Chełmońskiego doszło do tragedii. Podczas prowadzonych czynności w trakcie interwencji funkcjonariusz raciborskiej policji, aspirant Michał Kędzierski, został postrzelony. Niestety nie udało się go uratować. 4 maja tuż po godzinie 8 raciborska policja została poinformowana o podejrzanej osobie będącej prawdopodobnie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, która wsiada do samochodu i będzie kontynuowała jazdę. Ale za chwilę kolejne zgłoszenie o tym właśnie tutaj na ulicy Chełmońskiego, że mężczyzna w stroju policjanta podejmuje czynności, próbuje gdzieś tam zatrzymywać samochody, gdzieś tam zagląda do samochodów, rozmawia z kierowcami. Policjanci podjęli interwencję. To byli policjanci prewencji, policjanci umundurowani, ale też w radiowozie oznakowanym. Przyjechali tutaj na miejsce, podjęli czynności wobec tego mężczyzny, bo go oczywiście tutaj znaleźli również jego samochód, ale mężczyzna wyjął broń i strzelił w kierunku policjanta. Funkcjonariusz doznał poważnych obrażeń. Był reanimowany najpierw przez innych policjantów, a następnie przez zespół medyczny. Niestety nie udało się go uratować. Ofiara to funkcjonariusz Wydziału Prewencji z 10-letnim stażem pracy. Na wieczną służbę odszedł w wieku 43 lat. Także sprawca został postrzelony. Przewieziono go do szpitala, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Podejrzany o postrzelenie śmiertelne policjanta to 40-latek. Tutaj z terenu Raciborza, wcześniej znany policjantom, notowany do przestępstw narkotykowych. Oczywiście w tej chwili jest pod opieką lekarzy. Najważniejsze, żeby udzielić mu również pomocy medycznej. No, również ta pomoc była tutaj już na miejscu udzielana. Natomiast lekarz decyduje o tym, czy będziemy mogli wykonać z nim kolejne czynności. Miejsce zdarzenia od razu zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności śledczych. Przede wszystkim policjanci z laboratorium kryminalistycznego, technicy kryminalistyczni, którzy zabezpieczają ślady na miejscu. Musimy dokładnie tu wszystko sprawdzić. Zabezpieczamy również monitoring, jeżeli taki istnieje. Również policjanci kryminalni orientują się w terenie, czy tutaj któraś z placówek handlowych być może nie miała monitoringu. Może ktoś z świadków się znalazł, kto nagrywał tę sytuację. Jeżeli są takie osoby, a my do nich jeszcze nie dotarliśmy, to oczywiście apelujemy o zgłoszenie się do policji, no bo te wszystkie informacje są dla nas bardzo cenne. Będą przesłuchiwani świadkowie, również policjanci, ale przede wszystkim udzielono policjantom pomocy psychologa, bo takiej wymagali, bo to było bardzo traumatyczne dla nich wydarzenie. Poranek 4 maja okazał się wyjątkowo tragicznym dla lokalnego środowiska policyjnego. Przyjaciołom, a przede wszystkim rodzinie zmarłego funkcjonariusza składamy najszczersze wyrazy współczucia. W czwartek, 6 maja, tuż po godzinie 15, punkt masowych szczepień przy ulicy Wileńskiej przyjął pierwszego pacjenta. Choć gotowy był już 2 tygodnie temu, to do tej pory czekano na dostawę szczepionek. Punkt zlokalizowany w sali gimnastycznej Budowlanki, obsługiwany przez pracowników szpitala rejonowego w Raciborzu, wreszcie może zacząć masowo szczepić pacjentów powiatu raciborskiego. O dostawie preparatu poinformowano podczas konferencji prasowej wicestarosty powiatu raciborskiego Marka Kurpisa oraz dyrektora szpitala Ryszarda Rudnika. Z informacji, które posiadamy, to mamy punkt szczepień oczywiście przyjęty. Ja przypomnę, że 2 tygodnie temu Narodowy Fundusz Zdrowia zrobił lustrację. Jeżeli chodzi o przyjęcie tego obiektu, został on przyjęty i pod względem formalnym, bo może nie tyle wpisany do rejestru, bo tego czynić nie trzeba, ale zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I de facto po 2 tygodniach otrzymujemy szczepionki, to pan dyrektor powie, w zasadzie przyszły dzisiaj, wstępnie AstraZeneca, natomiast posiadamy też informację, że docelowo będą pozostałe. Punkt mieszczący się przy Wileńskiej obsługują 2 zespoły, które mogą szczepić. To oznacza, że w ciągu dnia zaszczepionych może zostać 500 mieszkańców. Na ten tydzień jest przewidziana szczepionka AstraZeneca. Około ponad 1130 dawek dotarło do nas. Oprócz tego mamy jeszcze zapas w swoim punkcie szczepień, także gdyby była większa ilość chętnych do zaszczepienia, to możemy szczepić. W przyszłym tygodniu dodatkowo dojdzie, przynajmniej mamy wstępnie potwierdzone, 600 dawek Moderny. Od 24 też jest potwierdzone 600 dawek Moderny. Od 1 czerwca 1400 dawek Pfizera. Mimo powstania masowego punktu szczepień w Budowlance, to punkt w szpitalu nie zaprzestaje działać i wciąż można się tam zgłaszać. Na dzisiaj szpital obsługuje 2 punkty.
ten u nas, który od początku działał i ten, który chcemy teraz tu otworzyć. Także no szkoda, że tak długo czekamy, bo gdyby było więcej dawek, to moglibyśmy szczepić już 2 tygodnie, no ale myślę, że to pójdzie sprawnie i zainteresowanie szczepieniami społeczeństwa będzie duże, bo to jest jedyna metoda do tego, żeby tą odporność zbiorową uzyskać. Wicestarosta Marek Kurpis zwrócił także uwagę na kwestię organizacyjną punktu szczepień. Na teren budowlanki wjeżdżają tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawne. I mogą zaparkować wszyscy pozostali, oczywiście za wyjątkiem personelu, który też tutaj może parkować. Wszyscy pozostali wskazujemy miejsca parkingowe przy USC na Wileńskiej, na Kasprowicza, przede wszystkim na Placu Długosza. Przypomnę, że szczepienia będą od 15 do 21. Oczywiście zdeterminowane to jest liczbą szczepionek. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie personelu, to przy samym wejściu będą osoby, które będą pomagały w kierowaniu, w podpowiadaniu, w które miejsca konkretnie, gdzie wypełnić ankietę, gdzie usiąść, gdzie poczekać, w którym miejscu będzie gabinet szczepienia, w którym miejscu będzie poczekalnia. Punkt masowych szczepień na terenie powiatu raciborskiego znajduje się także w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Klasztornej. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.